Beata Bednarz. Muzyka, mówią, ma jedno imię, wiele można by powiedzieć, pewnie każdy raczej to przeżywa. Dla pani, czym jest muzyka? Chociaż pewnie spotkała się pani już z tym pytaniem. No, muzyka jest piękną dziedziną, która pozwala nam w inny sposób przeżywać, czy wypowiadać się artystycznie. Jeśli ksiądz pyta o muzykę gospel, no to jest muzyka z przekazem, która oprócz tego, że jest sama w sobie fajna, jako treść muzyczna, to niesie ze sobą bardzo ważne, dla mnie bardzo ważne treści. Jak zaczęła się pani przygoda z muzyką gospel? Bardzo dawno temu, to były lata 70. Tak, miałam kilkanaście lat wtedy i usłyszałam po raz pierwszy chóry gospelowe. Jakieś nagrania, no bo nie było płyt, kasety raz, żeby były nasze rozgłośnie radiowe raczej nie puszczały takiej muzyki i przypadkiem trafiły w moje ręce kasety z tymi nagraniami. Potem już mniej przypadkiem byłam na kilku koncertach w Polsce takich grup, które śpiewały muzykę gospel. No i absolutnie, no, powaliła mnie ta muzyka. To jest oczywiście przekaz też związany ze świadectwem wiary. Mówiła też o tym pani dużo na koncercie. Tak. Czym dla pani jest wiara w życiu? Wiara jest dla mnie najważniejsza. To znaczy, powiem dokładnie, jak ja rozumiem słowo wiara. To jest dla mnie trochę więcej niż wierzyć w Pana Boga. Wiele lat temu zrozumiałam, że to jest za mało. Że tak naprawdę to pełnię przeżycia może dać wiara Panu Bogu i pozwolenie Mu na to, żeby był właścicielem serca. I to jest dla mnie wiara. Kroczenie po prostu w Bożych obietnicach, karmienie się tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym, chwytanie po prostu Bożych obietnic, szukanie Jego obecności. To jest dla mnie wiara. Jak pani zatem karmi swoją wiarę? Czytam Pismo Święte. Staram się słuchać mądrych ludzi, którzy potrafią coś fajnego powiedzieć, sami studiując Pismo Święte. Modlę się. Szukam Pana Boga. To nie takie trudne, bo właściwie to On ma ręce do nas wyciągnięte. No i faktycznie to, co dostaję, jest dla mnie tym, co pozwala mi wzrastać w wierze. Pewnie wszyscy zastanawiamy się, jak być dobrym uczniem Pana Jezusa i jak świadczyć, by też pokazywać młodemu pokoleniu, że warto wierzyć w Pana Boga. Jak sądzi Pani, jak właśnie powinniśmy dzisiaj świadczyć o Bogu? Żyjemy w bardzo fajnych czasach. W czasach, kiedy nie musimy się wstydzić tego, że jesteśmy wierzący. Wręcz przeciwnie, widzę takie fajne trendy, że ludzie mówią o tym otwarcie, że są wierzący, że kochają Pana Boga. No to jest ważne, żeby być odważnym w tym, żeby po prostu dzielić się tą wiarą i tą miłością, którą dostajemy od Pana Boga dalej. Takie po prostu praktyczne bycie, blisko Pana Boga. W tym wszystkim pewnie muzyka, w ogóle muzyka chrześcijańska, jest też chyba mocnym nośnikiem wiary, prawda? Tak, jak najbardziej. Fajnie, bo wielu ludzi jakby sięga po tę muzykę tylko dlatego, że zaczyna im się podobać muzyka, a z czasem zaczynają dostrzegać treści, które gdzieś tam okazuje się, że przydają się w życiu, które gdzieś tam pozwalają przechodzić przez jakieś trudne przeżycia. No i faktycznie, no, dla mnie ta muzyka jest ważna. Pieśni, po które sięgam, dla mnie samej są bogactwem przeżyć i no, sama niejednokrotnie jestem posilona, powtarzając sobie, śpiewając te pieśni. Inspiracje muzyczne w Pani życiu? O, jest ich tak wiele, że trudno by je wymienić, bo słucham bardzo różnej muzyki. Współpracuję z bardzo wieloma muzykami.
Także te inspiracje gdzieś same przychodzą. Nawet czasami zastanawiam się, czy ich za dużo nie jest, czy ludzie się nie gubią słuchając tej muzyki, którą gdzieś tam nagrywam, bo jest tak różna ta muzyka. No, najważniejsza jest dla mnie treść. Muzyka sama w sobie nie może być ważniejsza od tego, co niesie ze sobą. Także owszem, sięgam po tę muzykę, ale zawsze sprawdzam, czy to, co chcę powiedzieć, zaśpiewać w danym utworze, no jest warte tego, żeby po tę muzykę sięgnąć. Uczestniczyła Pani, jak powiedziała, w wielu różnych projektach muzycznych. Czy są takie szczególne, które zapadły w sercu? Każdy jest inny. To też trudno porównywać, bo w różnych momentach życia się zdarzały i naprawdę, no nie wiem, no musiałabym coś tutaj wymyślać, a nie chcę. Nie, wszystkie sytuacje, które mi się zdarzyły w życiu, miejsca, w których byłam, ludzie, z którymi współpracowałam, wiele lat jako muzyk sesyjny współpracowałam, uważam, że to kapitalna szkoła dla mnie była. Wiele się nauczyłam, pokory przede wszystkim, ale każdy z tych etapów mojego życia i ludzi, których spotkałam, byli najważniejsi w tym momencie dla mnie. Pomysły dalsze, muzyczne? No, jest trochę pomysłów. Przede wszystkim wdzięczna jestem Panu Bogu za to, że mogę tyle lat robić to, co robię. Pomysł mam takim, żeby robić to dalej. Co tam w niebie Pan Bóg, co tam ma dla mnie zapisane, nie wiem. Jestem otwarta na to. Nie mam jakiegoś takiego konkretnego w tej chwili pomysłu, gdybym miała powiedzieć, że to będzie to i to. Jestem po prostu otwarta i to jest chyba taki moment, w którym chyba się coś właśnie pojawi. Ostatnie pytanie. Za co jest Pani najbardziej wdzięczna Panu Bogu? Za to, że jest. Za to naprawdę, że mnie znalazł, że dał mi nowe życie, że jest moją nadzieją. I że mogę te nadzieje przekazywać dalej. Na zakończenie poproszę o pozdrowienia dla słuchaczy Radia Głos. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Głos, Beata Bednarz.